Cześć, witajcie po kolejnej przerwie na kanale Książki Zbójeckie. Takie dzisiaj, czasy. Tak, takie czasy. Trochę nas rozdziela, poza tym sezon urlopowy, ale wracamy dzisiaj z dosyć wyjątkowym odcinkiem dla mnie, bo reaktywowałyśmy nasze dawne wyzwanie, nasz challenge pod tytułem Tego byś nie przeczytała. Tego. Dokładnie. I chociaż akurat uważam, że Arleta spokojnie sięgnęłaby po ono nawet bez mojej rekomendacji. Natomiast ja już wielokrotnie na tym kanale mówiłam o Dorocie Terakowskiej, opowiadałam wam o ono, jest osobny film, pojawia się ona w moich ulubieńcach, w moich inspiracjach, we wszystkim, co możliwe. Wiele razy pytano mnie, do jakiej polskiej autorki chciałabym się upodobnić. Takie pytania najczęściej zadawali mi wydawcy na rozmowach i zawsze to pytanie bardzo mnie bulwersowało. Gdybym jednak miała wskazać jedną osobę, byłaby to właśnie ona, Dorota Terakowska. I w końcu zdecydowałam się zmusić niejako Arletę do przeczytania książeczki naszej pięknej. To jest takie wydanie, które w ogóle ja czytałam, bo wydawnictwo literackie jeszcze dało nową okładkę. W każdym razie, mamy tutaj historię, jeżeli śledzicie filmiki na naszym kanale, to już wiecie jaką. Historię dziewczyny, która zachodzi w ciążę, nie zna ojca swojego dziecka. Jednym słowem, ciąże z gwałtu. Tak, dokładnie, ciąże z gwałtu. I fabuła generalnie całej tej historii osnuwa się wokół odkrywania macierzyństwa, wokół wielu tematów. Dziewczyna ogólnie pochodzi z takiej, nie nazwałabym tego patologicznej rodziny, ale mocno dysfunkcyjnej, tak. Czyli jest z takiego trudnego środowiska, zostaje zgwałcona, musi sobie z tym poradzić, musi odnaleźć swoją tożsamość na nowo, już z tą myślą, że będzie matką. I bez totalnego wsparcia rodziny. Co jest... I nawet środowiska. Bo w ogóle środowiska, takiego... tak, tak. Z takiego środowiska, w którym właściwie... niechciana ciąża to nie jest... Znaczy w ogóle cuchnie bez nadzieją. Tak, cuchnie bez nadzieją to nie jest szczyt marzeń. Szczytem marzeń jest znalezienie bogatego męża. Tak. I to jest historia, którą ja czytałam już wiele lat temu, która niesamowicie złapała mnie za serce z wielu różnych powodów i za sprawą samej narracji i sposobu pisania Doroty Terakowskiej i za sprawą tej historii, która jest mocna i za sprawą świetnego zakończenia, które jest absolutnie nieoczywiste. Mhm. To jest w ogóle proza obyczajowo taka psychologiczna, ale też ocierająca się w ogóle o takie jakieś jeszcze trudne do nazwania gatunki literackie. To jest literatura piękna, ale jednocześnie bardzo mocno zbliżająca się do tej literatury środka, czyli dla każdego. Tak. Czyli książka z jednej strony wciąga, angażuje, mnie bardzo zaangażowała, a z drugiej strony jest piękna, jest wyjątkowa. Jest momentami taka bardzo przyziemna, tak jak bohaterka, taka wulgarna jak to jej środowisko, a za chwilę jest na wyżynach. Tak, z tym się zgodzę na pewno. Ja tylko powiem, że fajnie, że Danusia jako jedną z nielicznych książek w formie papierowej właśnie posiadała ono, ponieważ to jest książka, której nie czyta się w biegu, tak? Której nie czyta się w tramwaju, której nie czyta się w poczekalni, ani nie wiem, na przystanku autobusowym wśród zamaskowanych współpasażerów. To jest książka, którą czyta się w fotelu, w łóżku, w spokoju, tak? Dlatego, że rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to jest literatura piękna. Mimo całej jakby tej obyczajowej warstwy, rzeczywiście to jest książka napisana z gigantyczną znajomością warsztatu literackiego, z takim sznytem literackim, tak? Konstrukcja jest bardzo przemyślana i to widać, tak? Wiemy jakby narracyjnie, jakich chwytów możemy się spodziewać i to jest bardzo konsekwentne, tak? Rzeczywiście sama historia, no jak Danusia mi jakby zasygnalizowała, o czym jest książka, no to oczywiście ja bardzo lubię takie klimaty, tak? Brud życia, ciężar, nieudanych czyli związków. Czyli coś, co nie pasuje do mnie. Tak, no właśnie, ja w ogóle jestem kompletnie w szoku, że to jest ulubiona książka Danusi, bo przyznam szczerze, że myślałam, że... To nie jest to, ale no dobrze, no zaskakujemy się codziennie, tak? Tak, tak, tak. Tak, bo rzeczywiście to, co biło z tej książki i to, co jednocześnie jest jej zaletą, ale dla mnie też jednocześnie trochę wadą, którą też jakby znalazłam, no bo nie ma tak, że jest super wszystko,
To jest taki poważny ton i przygnębiający jednak smutek, tak? Mhm. No tak, tak. Jest obciążenie emocjonalne. Tak, ona jest rzeczywiście bardzo konsekwentna w tym, ta książka. Nie jest tak, że po prostu mamy jakiś wachlarz super emocji. Oczywiście te emocje jakby są zróżnicowane, ale wszystkie są na poziomie takiego przygnębiająco i beznadziejnego jednak klimatu, tak? Co jest zrozumiałe przez samą historię. I rzeczywiście ta książka wciąga, ale nie miałam takiego wrażenia, że ona wciąga w taki sposób, że po prostu nie mogę się oderwać. Ja musiałam sobie tą historię dawkować. Tak mówię o moich książkach. No, nie wiem, czy to jest zaleta. Chciałam tylko powiedzieć, że ty kiedyś powiedziałaś wprost, że chciałabyś pisać tak jak Tarakowska, więc no może to super, tak? Ja rzeczywiście odniosłam takie wrażenie. No jest to moja mistrzyni. Tak, że książkę muszę sobie dawkować, że momentami jestem zmęczona, tak, historią, że trochę to jest dla mnie za dużo, ale nie miałam takiej myśli, że chcę ją odłożyć, absolutnie. Mhm. Bo od początku do końca to jest kawał po prostu dobrej literatury, tak? Powiem ci tylko jeszcze o jednej rzeczy. Nie wiem, czy może to jest jakieś takie moje dziwne odczucie, albo może jakieś ja mam inne po prostu oczekiwania od takiej literatury obyczajowej, ale powiem ci, czego mi zabrakło. Jednej rzeczy w tej książce, ale może po prostu jest jakoś coś się ze mną nie tak, ale trochę mi zabrakło humoru, wiesz, bo wydaje mi się, że trochę jest tak z humorem, że nawet w najgorszej, najtragiczniejszej sytuacji nim się posiłkujemy, tak? I nie chodzi mi jakby o to, że bohaterka ma się śmiać ze swojej super beznadziejnej sytuacji, ale bardziej chodzi mi o to, że widzę tutaj taki potencjał. Na przykład jest bohaterka, jej matka, tak? Która jest postacią absolutnie odrażającą. I przerysowaną. Przerysowaną, odrażającą. Odrażającą w sensie takim jako matka, tak? No bo ona rzeczywiście totalnie nie daje wsparcia swojej córce, co jest trochę zrozumiałe, ponieważ jest wychowana w taki, a nie inny sposób. Ona po prostu tego nie potrafi. No tak, tak. Ale jest dysfunkcyjna. Tak. I w ogóle całe małżeństwo rodziców Ewy, wydaje mi się, po drugiej stronie ojciec, który jest, chyba mogę to zdradzić bez spoilera, tak, tak. Który jest jakby, oni są totalnie niedobrani. Matka Ewy jest kobietą prostą, tak, o takich wartościach, bardzo siermiężnych, że tak powiem. No bardzo prostą. Taką... Bardzo prostą, taką wiecie, telewizor. Prosty teleturniej. Prosty teleturniej, dobry mąż, bogate życie, w sensie pieniądze i nie wiem, i drewniane schody, które są marzeniem. Taka dulszczyzna troszeczkę. Tak, taka dulszczyzna, co ludzie powiedzą. Papieros w dłoni. I dzieci wychowują się same. Ona swoje wychowanie ogranicza generalnie do ich do wrzasku. Pierdzielania za wszystkie rzeczy, tak, mówiąc. Tak. Mówiąc w skrócie i nie do końca dobitnie. Natomiast jej mąż to jest człowiek w ogóle kompletnie z innego świata. Oni się spotkali zupełnie przez przypadek. Tam oczywiście nie będę się wdawać w to, bo jak przeczytacie, to sami się dowiecie, jak to się stało, że oni w ogóle są razem. Natomiast ojciec Ewy to jest niespełniony pianista, a właściwie pianista z przerwaną karierą. Tak. Człowiek niesamowicie wrażliwy, którego całym życiem jest właściwie muzyka klasyczna, tak? Którą się otacza, w której żyje, a żonę właściwie jest pod totalnym pantoflem żony życiowo. Mhm. Natomiast myślę, że jest też w tym związku rozczarowany jakimiś ideałami, tak? No. Które po prostu... On w ogóle jest rozczarowany życiem. Tak, jest rozczarowany życiem. I po pierwsze, to jakby ta myśl, od której uciekłam przed chwilą, że jakby w tym związku, mimo że on jest bardzo tragiczny, ja jakoś dostrzegłam potencjał na jakieś humorystyczne wtręty. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, 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 doskonale rozumiem. I tego mi trochę zabrakło, że jakby ten ciężar i ten taki, taka gęstość tej książki, jakby ja oczekiwałam trochę przecięciem jakimś takim fajnym, chociażby sytuacyjnym, tak? Mhm. Albo jakimś takim, takim mrugnięciem oka, że jest słabo, ale, ale idzie, tak?
No, zgodzę się z tym, bo ja sama często też tak przełamuję u siebie, jak piszę. No właśnie. Ale czasami robię to przez przypadek, bo właśnie. Nawet niezamierzenie. Właśnie, ale może to jest też, wiesz co, ja tak pomyślałam, że może to jest kwestia osobowości pisarza, tak? Tak, ale mówiąc o tym, bo to jest tak, ta książka, jak teraz tak zaczęłaś mówić o tej beznadziejności, to przypomniał mi się film Cześć Tereska. Mhm. I zobacz, Cześć Tereska to jest taki film, który jest tak dołujący i taki, że schodzisz pod tą powierzchnię i tam nie ma nadziei. Nie ma. I właśnie tego nie lubię. Mhm. A tutaj w tej książce jest ta beznadzieja, ale jednak to, co mnie tak wynurzyło i sprawiło, że ja kocham tą książkę i tą historię, to jest to, że po pierwsze ona jest przy nadziei, mhm. i jednocześnie my całą tą fabułę czekamy na ten moment, aż ona się wyswobodzi i jak taki feniks z popiołów powstanie, bo widzimy, że ta dziewczyna ma do tego potencjał. Ona pochodzi z tego bagna, ale ona jest inna i nagle dostaje taką opakowaną w ból, w cierpienie szansę na to, to prawda. Żeby z tego wyjść. I ta nadzieja sprawia, że ja nie odebrałam tej książki jako właśnie taka... To znaczy, ja myślę, że robotę robi zakończenie, tak? Które jest po prostu... No spoiler, ale... Znaczy jest ono nie, bez spoilerów. Jest niejednoznaczne i to jest właśnie ta furtka, którą zarówno możemy otworzyć w stronę hops w dół, tak? Tak. Ale też taką, że możemy zobaczyć te schody w górę, tak? I chyba to zakończenie właśnie robi robotę i myślę, że Dorota Terekowska jednak bardzo świadomie to zakończenie tak ukuła, a nie inaczej. Znaczy, to jest w ogóle... I to jest jej kunszt. Oczywiście, tak. To jest ulubione słowo. No, kunszt. To jest ten jej kunszt i myślę, że gdybym, chociaż no nie miałam takiego zamiaru rzeczywiście, ale gdybym na przykład tę książkę odłożyła w trakcie, tak, bo bym uznała, że jednak jest za ciężko, to bym wiele straciła, tak sobie myślę i po prostu od deski do deski super nie żałuję, aczkolwiek czy sięgnęłabym po więcej Doroty Terekowskiej, nie wiem na ten moment. Mhm. Nie wiem, być może przyjdzie taki moment, kiedy pomyślę, a przeczytałabym coś takiego głębokiego, uniwersalnego, i tak bym się tak, może podelektowała. I wtedy na pewno sięgnę po inne książki, bo uważam, że pisarką jest znakomitą. No i fajnie, że mogłam ją przeczytać. Cieszę się, że ją poznałaś, bo jednak jest to dla mnie pisarsko taki autorytet. Tak, i też mogłam trochę spojrzeć inaczej jakby na ciebie, tak? Przez ten pryzmat, bo to zawsze jest tak, że trochę się poznajemy, tak? Tak, dając te challenge i tak dalej. Więc rzeczywiście kolejny zaskok, no super. Cieszę się. A wam polecam Ono Doroty Terekowskiej. Książka już wydana wiele lat temu, ona chyba miała promocję, premierę w 2003 roku. Terekowska już nie żyje, więc już nic więcej niestety nie napisze. Ale Ono i Poczwarka to są takie dwie sztandarowe powieści, które... Ale jest z czego wybierać. Które wszyscy, wielu czytelników zna. I myślę, że no to jest jedna z nielicznych książek, do których ja też potrafię wracać. I to jest też zaskakujące, bo to jest właśnie książka, do której ja bym nie wróciła. Mhm. Tak? A często wracam do innych książek. Właśnie, a ja nie, ja nigdy. No, ja nawet do Harry'ego Pottera nie wróciłam, którego ubóstwiam każdą komórką ciała, a nigdy nie wróciłam, a tutaj ale może potrafię dlatego, otworzyć i czytać. Że jest dla ciebie inspirująca też tak. literacko, tak, jako dla mnie, jako dla pisarki, twórczyni. Tak, to tak. prawda. No polecamy, jeżeli ten film już nie zdołał was przekonać, a jest ich dosyć sporo, jeśli chodzi o Terekowską. To już nie ma dla was nadziei. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.